Witam Państwa po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Jest z nami kolejny gość, zmieniamy temat o 180 stopni, ponieważ z Anią Sobczyk porozmawiamy o letnich makijażach. Ania jest wizerzystką i myślę, że w tym temacie będzie bardzo mocna. Aniu, zbliża się czas letni, czas, kiedy robi się gorąco, robi się upalnie, ale robi się też dużo bardziej kolorowo. Panie, jak widać po tobie zresztą, ubierają się dużo bardziej kolorowo. Jak jest w takim razie z makijażami? Czy tutaj w tym okresie też makijaże zupełnie się zmieniają? Witam serdecznie. Tak, w trendach wiosną tego roku w ciągu dnia królować będą makijaże bardzo romantyczne, tak jak zauważyłeś. Romantyczne mimo wszystko będą zawierały w sobie dużo kolorów, barw, w tym, że w ciągu dnia będą to kolory pastelowe, czyli nosimy na powiekach cienie w odcieniach powiedzmy fuksji, aczkolwiek ta fuksja musi być taka właśnie pastelowa, delikatna, różu, pistacji, lawendy, tak? Czyli takie kolory naprawdę bardzo delikatne, romantyczne. Na usta możemy pozwolić sobie na intensywniejszy na przykład róż. Makijaż romantyczny, czyli to pani będzie musiała chodzić taka rozmarzona przez cały dzień, patrzeć po sufitach? Romantyczny mam na myśli bardzo delikatny, nieagresywny, tak? Natomiast wieczorem królować będzie, jak już od dłuższego czasu, Smoky Eyes. Ten Smoky Eyes będzie bardzo intensywny w odcieniach czerni, matowej czerni. Dodatkowo możemy łączyć tam szarość, połysk i bardzo mile widziane również jest właśnie łączenie intensywnych kolorów, jak na przykład fiolet ze złotem. Tak? To jest bardzo fajne łączenie. Powiedz, w takim razie pamiętam, że jak spotkaliśmy się ostatni raz, a było to dość dawno, mówiłaś coś o uniwersalnych makijażach, takich, w których no, jeżeli pani nie czuje się dobrze w takich wystrzałowych kolorach, to mogłaby takie makijaże nosić. Czy to jest dalej aktualne? Dalej obowiązuje? Tak, dokładnie. Dalej obowiązuje. Natomiast namawiam, jeżeli osoba bardzo źle się czuje w mocnym makijażu, w podkreślonym oku, w tym sezonie podkreślić chociaż usta, tak? Żeby te usta były wyraziste. Nie musi to być czerwień. Może to być na przykład neonowy róż. Ale żeby po prostu podkreślić, troszeczkę rozweselić tą buzię, tak jak mówiłeś, jak widzisz, kolory są w tym sezonie bardzo modne. Czy to znaczy, że takie makijaże, jak mówiłaś kiedyś, których prawie nie widać, to było, zdaje się, make-up no make-up, to już odeszło w zapomnienie? Nie. Tak, w tym sezonie bardziej skupiamy się na romantycznym, czyli już coś tam wkradamy delikatnego. Make-up no make-up, owszem, jeżeli mamy upalne dni, no to ja już nie namawiam, żebyśmy nie wiadomo jak mocno się tam malowały, ale wieczorem odważnie możemy nawet podkreślić oko kreską, eyelinerem, tak? Jeżeli nie chcemy tych cieni nakładać na powiekę. Bardzo fajny sposób na podkreślenie tego oka. Dodatkowo podkreślamy usta i taki make-up no make-up zamienia się w delikatny wieczorowy make-up. A jak to zrobić, żeby w takim razie z tym kolorem nie przesadzić? Bo no, są panie, które jednak przesadzają w drugą stronę, jak już zaczną szaleć z tym kolorem, no to jadą po całości i wykorzystują całą paletę barw. Czy to może dobrać kolor do stroju i tak to się pomalować? Tak, dobieramy kolorystykę makijażu do stroju. Musimy przede wszystkim zadać sobie pytanie, gdzie my idziemy, gdzie my wychodzimy, co chcemy uzyskać. To jest naprawdę bardzo duża paleta, taka, musiałabym ci naprawdę dużo rzeczy opowiadać, nie starczyłoby nam czasu. A jak w takim razie wygląda, wspomniałaś, nie dopytałem, o makijaże wieczorowe. Mówiłaś, że Smoky Eyes, ale czy w takim razie, jeżeli taka pani idzie na dyskotekę, gdzie jest ciemno, to nie będzie prawie nie będzie, nie będzie, ponieważ w ciemnych pomieszczeniach w ogóle taka aura, gdzie jest światło przyciemnione, bardzo zabiera nam kolorystykę, tak? Czyli jeżeli mamy mocno pomalowane oko, w takim pomieszczeniu nie będziemy mieć wrażenia, że ta osoba jest bardzo mocno pomalowana, to jest raz. Dlatego wieczorowe makijaże różnią się tym, że są bardziej intensywne. Czyli więcej nakładamy właśnie intensywności w kolorze i intensywności w całościowym makijażu. Czyli tak? Można sobie pozwolić wieczorem już na coś takiego, co czasem nazywa się już tapetą po prostu. Musimy rozgraniczyć, proszę cię, tak? Tapetowanie twarzy, a profesjonalny makijaż, okej? Okay? Dobrze, powiedz taką jedną rzecz. Czy jeżeli taka pani nie czuje się pewnie, robiąc sobie taki makijaż samej, można wybrać się gdzieś, żeby taki makijaż został zrobiony? Albo może można gdzieś się nauczyć taki makijaż
robić? Oczywiście, że można. Chociażby właśnie w takim salonie, który ja prowadzę. Prowadzę również indywidualne kursy makijażu, tak? Czyli jeżeli ktoś nie czuje się na siłach samemu wykonać taki makijaż, czy to jest makijaż dzienny, czy to jest wieczorowy, czy wyjściowy, jak najbardziej zapraszam panie. Jak nie umie, jest multum wizażystek, które na pewno wspomogą panie w takiej dziedzinie, tak? Mamy teraz sezon letni, wiosenny, jeszcze wiosna, ale jednak już lato po tych temperaturach, które na dworzu panują. To jest idealny czas na śluby i zdaje się, że tych ślubów teraz jest bardzo wiele. Ty masz duże doświadczenie, ty masz duże doświadczenie w malowaniu pań na śluby. Powiedz, jak wyglądają trendy w makijażu ślubnym teraz? Bardzo podobnie, czyli romantyczne. Ostatnio zauważyłam, że panie się zrobiły bardzo odważne, co mnie bardzo cieszy, gdyż to jest naprawdę tak wyjątkowy dzień, gdzie fajnie jest troszeczkę się tak podkreślić i zaufać nam wizażystkom, że my wydobędziemy to naprawdę piękno z tej kobiety, a ją nie przemalujemy, tak? Także... No właśnie, a jednocześnie czy nie ma obaw o to, że no taka pani pójdzie, powie, no dobra, to zaszalejmy, a potem się okaże, że no to, co wizażystka wykonała jej na jej twarzy, powoduje, że wygląda gorzej niż bez makijażu. To znaczy, wiesz co, może nie to, że gorzej, ale fajnie tak zacząłeś temat, bo często jest tak, że kobiety, które przychodzą do mnie do salonu, rzadko się malują na co dzień, tak? Czyli jak malują się, to dosłownie delikatnie. Ja im proponuję, że będę ją malowała powoli i pani zobaczy, czy jest za mocno, czy nie jest za mocno. I głównie jest tak, że mówią, ojej, jak mocno, robię jej zdjęcie, pokazuję, proszę spojrzeć, na tym zdjęciu w ogóle tego nie widać, tak? A będzie później ciemniejsze światło, ten makijaż musi wytrzymać bardzo długo i uwierz mi, bardzo często jest tak, że panie decydują się, tak, róbmy tak, jak pani robiła, chcę mocniejszy i są zadowolone, i ja wtedy też jestem zadowolona, właśnie, tak? Bo oprócz ślubu mamy również wesele, czy na obie te uroczystości występuje i obowiązuje ten sam makijaż, czy to jest tak, że w trakcie po ślubie panie przyjeżdżają do ciebie i ty na szybko próbujesz coś nowego zrobić. Nie, ten sam. Oczywiście ten makijaż wytrzymuje, proszę mi wierzyć, 24 godziny. Także nawet w momencie, kiedy pomalujemy taką panną młodą o 7 rano, spokojnie do następnego ranka makijaż się trzyma. Może to strasznie brzmi, ale tak jest. No myślę, że dla skóry twarzy to nie jest aż takie przyjemne. To jest jeden wieczór, to jest jeden dzień. Warto naprawdę. Ten makijaż akurat ślubny jest tak wymagający, że no trzeba, tak? Przywykliśmy do tego, że suknie ślubne są białe, ale z tego, co się orientuję, coraz więcej jest pań, które wybierają kolorowe szaleństwo na swój uroczysty dzień. Mm-hmm. Powiedz, czy tobie się takie zdarzały w twojej karierze? Może de facto samą suknię nie. Przeważnie jest to biel, ekri, śmietankowa biel, tak? Także tak, takie już wybierają też złamaną. Aczkolwiek też zauważyłam ostatnio tą odwagę, tak? Nawet w postaci dodatków. Miałam ostatnio panią młodą, która sobie wybrała fuksję, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, co to jest za kolor. To jest bardzo intensywny róż, tak? Taka fuksja. Miała dodatki w postaci bardzo mocno pomalowane paznokcie w kolorze fuksji i tak samo był intensywny makijaż. Kolorze fuksji. Super, naprawdę świetnie wygląda, bardzo charakterystycznie, inaczej. No, brawo za odwagę. Moja wyobraźnia i tak nie pozwala mi sobie tego wyobrazić, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Czy masz później kontakt z takimi paniami, czy wiesz, czy one żałowały tego wyboru, czy wręcz przeciwnie, czy były bardzo zadowolone tego właśnie, że pozwoliły sobie na trochę więcej z tym kolorem? Miłe jest właśnie w tym zawodzie to, że ten kontakt się utrzymuje później bardzo długo i panny młody przeważnie są zadowolone. Nie kojarzę nawet takiego momentu, żeby któraś mi powiedziała, ojej, nie było za mocno, przesadziłam. Nie, raczej nie żałuję niczego. Wyjątkowa maruda musiałaby się trafić. Chyba tak. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Aniu, za przybycie do nas do studia. Naszym gościem była Ania Sobczyk, wizażystka. A już teraz będziemy mogli się dowiedzieć, co słychać w naszym ulubionym centrum handlowym, czyli Galaxy. Znajdujemy się w sklepie Atlantic, ze mną pani Monika Idzior, z którą porozmawiamy o bieliźnie właśnie. No właśnie, czym kierujemy się przy wyborze bielizny? Wygodą czy elegancją? Wydaje mi się, że i wygodą, i elegancją. Jednak to, co reklamuje się w telewizji, media, billboardy, jednak klienci, mi się wydaje, że i elegancja, i wygoda raczej... Porówno. W sklepie Atlantic pojawiła się pewna nowość, której w żadnym innym sklepie nie znajdziemy. Cóż to za nowość? Jest to nowość na polskim rynku. Są to magic pockety, są to shorty i slipy. Mają taką
powiedzmy, magiczną kieszonkę w środku, która ma za zadanie wyeksponować to, co mężczyzna chciałby, żeby najbardziej było wyeksponowane. Są bardzo fajne, są zrobione z super materiału, fajnie wykończone gumą mikrofibrową, idealne dla panów, którzy uprawiają sporty, którzy jeżdżą dużo samochodem. Kieszonka ma za zadanie, żeby klient czuł się w tych majtkach, w tych slipach, bokserkach swobodnie. Zwłaszcza, gdy jest ciepło i gorąco. Gdy jest ciepło i gorąco, jak najbardziej. Gdy jest ciepło, przejdźmy może teraz do tematu strojów kąpielowych. Jakie stroje wybieramy najczęściej? Jedno czy dwuczęściowe? Zależy od budowy ciała kobiety, tak? Jednak klientki bardziej wolą stroje dwuczęściowe. W naszej teraz obecnej ofercie mamy bardzo fajną i szeroką gamę kolorystyczną. Super wycięcia, które naprawdę eksponują kobiece kształty. Kobieta, która ma co pokazać, naprawdę w naszych strojach będzie wyglądała idealnie. Zapraszamy zatem wszystkich klientów do sklepu Atlantic po bieliznę i po stroje kąpielowe, ponieważ lato już niebawem. Zapraszam Państwa teraz na dalszą część programu Galaktyka Pomerania. To była Sandra Myszkowska, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja w takim razie wiem już, gdzie wydam moją wypłatę. A jest z nami kolejny gość, Jakub Boruń, reżyser i osoba, która odpowiada za wiele innych rzeczy w filmie Wilsona 7. Witam Cię serdecznie. No i jak już rozmawialiśmy, zdaje się, kilka tygodni temu, wtedy jeszcze nie był film zmontowany, teraz już jest. No i najważniejsze pytanie do Ciebie, jak przebiegł montaż? Często słyszałem, oglądając różne filmy mówiące o tym, jak tworzy się kinematografię, że to jest chyba najgorszy, najnudniejszy i najdłuższy etap całej produkcji, montaż. Najnudniejszy to nie jest na pewno, chyba że biorąc pod uwagę tutaj ilość, ile razy trzeba obejrzeć film, jakąś pojedynczą scenę, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ona się nadaje i co dalej z nią zrobić. Ale nie mogę powiedzieć, żebym się nudził przy montażu, bardziej to jest połączone z pasją i po prostu oglądaniem efektu nagrywania poszczególnych scen. Natomiast jest to na pewno zajęcie wymagające cierpliwości i takiego zwrócenia uwagi na drobiazgi. Jesteś w tym filmie reżyserem, jesteś montażystą, kim jeszcze? Zgadza się. Aktorem? Jestem aktorem, napisałem scenariusz, ale oczywiście z pomocą asystentów, no i organizatorem przedsięwzięcia. A czy w takim razie wiesz, kim chciałbyś w przyszłości zostać? No bo przy takim doświadczeniu to wiele ścieżek kariery przed tobą, możesz wybrać między jednym, drugim, trzecim. Zastanawiałem się nad na początku pisaniem scenariuszy tylko i wyłącznie, ale rzeczywiście samo pisanie nie jest jakby dla mnie w pełni satysfakcjonujące i po prostu chciałbym to połączyć z reżyserowaniem i kręcić to, o czym piszę, dlatego na pewno w pewnym sensie reżyseria. No a co dalej, to zobaczymy. To jest jedno z moich takich marzeń. No właśnie, co dalej, to zobaczymy i będziemy mogli zobaczyć już niedługo, ponieważ kiedy premiera dokładnie? 20 czerwca w Multikinie o 18. 20 czerwca Multikino o godzinie 19, plakat jest 18. Już 18, przepraszam, najmocniej, plakat jest już gotowy, mieli Państwo go okazję przed chwilą zobaczyć. Skąd taki pomysł na plakat? Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego miś, maszynka do mięsa? Wygląda to przerażająco. Ja chciałbym może nie zdradzać, dlaczego taki pomysł, tylko właśnie tym plakatem zachęcić do przyjścia, bo już z takich zaobserwowanych reakcji ludzi, którzy oglądali ten plakat, którzy nie znają historii, no to rzeczywiście te osoby zastanawiały się nad sensem i sprowokowało to do po prostu sięgnięcia głębiej, czym było Wilsona 7 i czym jest ta cała historia. Natomiast ja nie pomysł wiem, się czy wiąże. Ten plakat może zachęcać, on wygląda dość przerażająco. To mi się kojarzy bardziej z plakatami w takich filmów jak Piła na przykład, bądź Hostel. No ten film z Piłą nie ma za wiele wspólnego, są sceny brutalne, czyli ale nie jest bez aż tak drastycznie. Nie jest aż tak drastycznie. Charakteryzacja występuje bardzo często, ale scen jako takich mocniejszych czy morderstw jest mało w tym filmie. Tu chodzi bardziej o dramat, o zagadkę. No właśnie, powiedziałeś, że charakteryzacji jest trochę, czy jest trochę efektów specjalnych? Staraliście się dodać coś w tej postprodukcji? No ja nie staram się tutaj o efekty specjalne komputerowe, dlatego że uważam, że trzeba wybrać nie to, że prostszą drogę, ale bardziej naturalną, bez używania sztucznych efektów, zwłaszcza jeśli to jest film niskobudżetowy, film właśnie, amatorski. Czy na efekty specjalne takie komputerowe trzeba już chyba jednak większych środków, żeby wyglądały dobrze, prawda? Można by je zrobić w programie, w którym montuję, ale są one przede wszystkim w tym filmie niepotrzebne. No i rzeczywiście wymagają jakby i większego doświadczenia, i większych środków, żeby coś spektakularnego pokazać. Powiedz, ktoś pomagał Ci w montażu?
W samym montażu, jeżeli chodzi o fizyczne montowanie, no to głównie zajmowałem się tym po nocach albo po zajęciach na studiach, natomiast konsultacje jak najbardziej. To począwszy od moich asystentów, Piotra Skoczylasa, Mirki Chojnackiej, nawet mój tata, który oglądał sceny, bo też potrzebowaliśmy osób zupełnie obiektywnych, które po prostu powiedzą, co widzą, co im się podoba, bo też oglądając własne sceny, trudno czasami to oddzielić. A z dużą ilością krytyki od nich się spotkałeś? Słucham? Z dużą ilością krytyki od nich się spotkałeś? Tak. Wszystko to, co im się nie podobało, zostało przedyskutowane. I wycięte. Nie do końca wycięte, bo czasami rzeczywiście argumenty jakoś tam się ścierały i efekt na przykład pozostawał, albo zostawał lekko zmieniony, a czasami zdarzało się w trakcie zdjęć samych, że stwierdziliśmy, iż dwie sceny są zupełnie niepotrzebne, nie nakręciliśmy ich jeszcze i zostały po prostu od razu. To już w trakcie zdjęcia, w takim razie w tej postprodukcji wycięliście jeszcze jakieś sceny? Nie, sceny już nie wycinaliśmy, już są wszystkie tak jak były zaplanowane, zgodnie ze scenariuszem, tak zostały zmontowane. Parę dodatków, parę rzeczy, które pojawiło się w trakcie montażu dla ulepszenia, ale wycięte to ewentualnie niektóre kwestie, które później oglądając już ciągło pod rząd jakby przedłużały niepotrzebne. Powiedz jeszcze w takim razie, ponieważ niezbędnym elementem każdego filmu jest muzyka, kto tutaj tym się zajmował? No muzyka rzeczywiście stanowi, niektórzy mówią 50% sukcesu w filmie. Muzyką zajmował się nasz przyjaciel Łukasz Dzikowski, absolwent mojego liceum, do którego też chodziłem. I powiem szczerze, że muzyka jest wykonywana głównie na pianinie elektrycznym, na keyboardzie, oczywiście obrabiana, nagrywana była bardzo długo, kilka miesięcy Łukasz pracował nad tą muzyką i tutaj najważniejszym jest dopasowanie muzyki do sceny. Nie dało się tej muzyki komponować bez oglądania scen, dlatego to była też kolejna obiektywna osoba, która po prostu oglądając też komponowała, tworzyła i myślała nad tym, oczywiście w porozumieniu z nami, natomiast tej muzyki nie jest za dużo na pewno w filmie. Ja kiedyś oglądając film, w którym rozjechał mi się dźwięk z obrazem, muszę powiedzieć, że ja chwilę wcześniej, zanim coś na ekranie się wydarzyło, ja wiedziałem, że to się wydarzy, bo w muzyce to już było. Wiadomo było, przeczuwało się już tą grozę przez muzykę, wybuchy były wcześniej niż powinny być, także dość śmiesznie to się oglądało. Czy tutaj też starałeś się to zrobić tak, żeby muzyka po części zapowiadała to, czego widz może się spodziewać? No właśnie w tym filmie wybrałem taką drogę niekonwencjonalną i bardziej zwracającą uwagę na ten moment zaskoczenia, żeby rzeczywiście pojedyncze dźwięki nie były poprzedzone jakimiś wielkimi uprzedzeniami, że zaraz coś się stanie, zaraz coś wyskoczy. Nie zawsze tak jest. Czasami budujemy klimat i po to ta muzyka głównie w tym filmie jest. Natomiast jeżeli pojawia się jakiś wybuch, który rzeczywiście ma przestraszyć, to cała otoczka przed nim byłaby po prostu zbędna. A przypomnijmy naszym telewidzom w takim razie, czy faktycznie jest się czego bać na tym filmie? O czym sam film opowiada? Jaka to jest historia? Jest to film fabularny, amatorski, jak już mówiłem, zainspirowany prawdziwą historią rzeźnika z Niebuszewa, która wydarzyła się tutaj w Szczecinie w 1952 roku. Czy jest się czego na tym filmie bać? Myślę, że bardziej wrażliwi widzowie, jak najbardziej. Uważam, że niektóre sceny mogą po prostu swoim klimatem w pewien sposób zarazić, przestraszyć. Natomiast to nie jest taki strach paraliżujący, że nie wiadomo, co się dzieje, chociaż niektóre sceny rzeczywiście tak starałem się konstruować, żeby tak było, to i tak pozostaje w pewnym sensie dramat. Dramat nawet i z wątkami psychologicznymi, z wątkami thrillera, trzymania w napięciu, czy kryminału po prostu. To nie jest horror. Powiedz, kto odgrywał największą rolę w tym filmie? Kto jest główną postacią? Jeżeli chodzi tutaj o obsadę, jedną z głównych ról odgrywa moja przyjaciółka, studentka kulturoznawstwa z mojego roku, Daria Podwyszyńska. Wciela się ona w rolę Ireny, czyli postaci zaczerpniętej z prawdziwej historii, ale też i Justyna Dunin, nauczycielka piątki, która wciela się też w rolę nauczycielki, poszukującej swojej zaginionej córki. Myślę, że to są takie dwie najważniejsze role, jeśli mówić o czołówce, bo generalnie ten film nie ma jakichś takich wielkich, najważniejszych ról. Tutaj postaci się po prostu przewijają, one są. Oprócz tych dwóch osób, jak pamiętam, w całym filmie około 60 innych występowało.
Łącznie, ponieważ oczywiście podliczyłem, robiąc napisy końcowe, występuje 99 osób na ekranie. No właśnie, wszyscy oni wystąpią w napisach końcowych. Wszyscy oni są w napisach końcowych, po prostu umieszczeni w odpowiednich kategoriach, czy są to statyści, czy są to dzieci, czy są to osoby, które grały w klasie właśnie szkolnej, którą uczy pani Helena, czyli Justyna Dunin, czy są to po prostu główne postacie. No i najważniejsze pytanie na koniec, czego możemy się spodziewać na samej premierze? Czy jakieś dodatkowe atrakcje czekają na tych, którzy zdecydują się przyjść? No to wszystko zależy. Myślę, że największą dla nas atrakcją jest no, chęć spotkania się w tym miejscu, obejrzenia projektu, nad którym, produkcji, nad którym pracowało bardzo dużo osób, takie uczczenie tego czasu, czyli prawie rocznej pracy. I myślę, że to jest atrakcją też spotkanie się, porozmawianie, są planowane jakieś rozmowy. I myślę, że to po prostu samo w sobie może zachęcić z uwagi na temat. I na to liczę. My też na to liczymy, zwłaszcza, że miejsc będzie całkiem sporo, więc wszyscy chętni powinni się zmieścić już 20 czerwca tego roku. Oczywiście premiera filmu Wilsona 7, na który serdecznie zapraszamy. Ja dziękuję tymczasem mojemu gościowi. Dziękuję. Jakub Boruń. Dziękuję bardzo. A już za chwilkę kolejny gość, z którym porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Dzisiaj, drodzy Państwo, taka przeplatanka między tematami kulturalnymi a tematami lifestyle'owymi, jak to się teraz mówi. Jest z nami Łukasz Plewnia. Witam serdecznie. Instruktor personalny, z którym od jakiegoś już czasu spotykamy się w każdy czwartek, dzisiaj wyjątkowo trochę później, ale temat pozostaje ten sam, czyli to, jak należy przygotować się do ćwiczenia na siłowni. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak przygotować się najpierw w domu, jak przygotować się fizycznie, psychicznie również, o tym, co zrobić, jak już pierwszy raz do siłowni trafimy, o tym przede wszystkim, jak wybrać siłownię. No i w końcu jesteśmy. Doszliśmy na ten swój wymarzony pierwszy trening na siłowni. Daleko zaszliśmy. Daleko zaszliśmy, to nie jest wcale taka łatwa droga, jak się okazuje. Ale też nie trudna, żeby się Państwo nie przestraszyli. No i mamy ten swój pierwszy wymarzony trening na siłowni. Przychodzimy i widzimy. Mnóstwo maszyn, mnóstwo ludzi. Wszyscy na nas się patrzą. Od czego zaczynamy, co robimy? Znaczy trzeba na początku powiedzieć, że to nie jest tak, że wszyscy na nas patrzą. Tak nam się wydaje, że jesteśmy troszeczkę wyobcowani w tłumie. Nie należy się tym w ogóle przejmować. Ja sądzę, że takim na pewno taką wskazówką na pierwsze spotkanie z klubem, bo to może być klub ogólnie, tak, w znaczeniu nie tylko siłownia, żeby po prostu poprosić obsługę, żeby pomogła pokazać, jak ten klub wygląda. Samemu się nie szukać tam żadnych przyrządów czy sal. Można zajść do jakiegoś gospodarczego pomieszczenia i się tam zagubić. A co jak obsługa powie nie? Nie pokażemy panu. I jeżeli nie, to widocznie mają coś do ukrycia i najlepiej jest tam czmychnąć czym szybciej. Natomiast tak całkiem poważnie, to większość się bardzo chętnie pokaże, nawet z obsługi, która nie do końca jest przeszkolona, pokaże, że tu mamy taką strefę ćwiczeń, tutaj wygląda w ten sposób, tu mamy szatnie i toalety. No właśnie, ale dowiemy się co, gdzie w tym klubie, a już do czego służą poszczególne maszyny? No nie bardzo. Dokładnie, ale sądzę, że taką dobrą wskazówką będzie to, że w momencie, kiedy przechodzimy do klubu, mówimy, że jesteśmy pierwszy raz oraz zaznaczamy, gdzie jest sprzęt, urządzenie, na którym byśmy mogli na początku wdrożyć się, czyli taki sprzęt do spacerów. To nie trzeba fachowego nazewnictwa, czyli bieżnie, orbitreki, stepery czy rowerki. Na takiej strefie każdy potrafi się znaleźć, bo ten mniej więcej zna, kiedyś widział, chodzić potrafi z większości. W takim przypadku też jest kilka wskazówek dotyczących użytkowania takiego sprzętu, który możemy sobie tutaj przedstawić w prosty sposób. Powiedz w takim razie, czy to jest faktycznie to, od czego zaczynamy w ogóle nasz trening na siłowni? Taka rozgrzewka na bieżni bądź na orbitreku? Dokładnie, bo w takiej strefie więcej jest ludzi, którzy spaceruje, chodzi, więc nie czujemy się tacy wyobcowani. Każdy ma swoją bieżnię, swoje miejsce i wykonuje jakiś tam trening. My możemy na samym początku po prostu wprowadzić taką sytuację, że jeżeli znamy obsługę maszyny, to ją po prostu uruchamiamy i najmniejszym, delikatnym poziomem na początku delektujemy się i obserwujemy klub. Mamy ten czas. A potem nie wiemy, jak ją zatrzymać. I potem powiem takie wskazówki najprostsze. Każda maszyna, którą dysponuje klub, zazwyczaj i w większości tak jest, dysponuje kolorami.
jest ważne, jaki jest producent, nieważne, czym jest kierowane walory, że tak powiem, tej maszyny, czym są usytuowane. Każdy kolor zielony inicjuje ruch. Każdy kolor czerwony go blokuje. Czyli jakkolwiek, co byśmy nie robili w panice, czerwony kolor zawsze zablokuje nam maszynę. W przypadku maszyn, w której możemy zrobić sobie krzywdę, zawsze jest sznurek z klamerką. Ten sznurek z klamerką to nie jest do wieszania bielizny, ani do podwieszania MP3. Tą klamerkę przyczepiamy sobie do odzieży i w momencie, kiedy czujemy się zaniepokojeni, co się stało, źle się czujemy, ta linka podłączona do klamerki naciąga system z bezpieczeństwa i wyłącza sprzęt. Ale to jest tak, że wtedy bieżnia momentalnie staje, a my lecimy do przodu? Czy to się dzieje powoli? Nie, ona generalnie jest przemyślana, z tym względem, że to nie była katapulta, tylko system bezpiecznego hamowania. Więc na pewno, jeżeli zabezpieczymy się tym systemem, jeżeli nawet wstydzimy się zapytać kogoś, jak obsługiwać, to jest to najbardziej bezpieczne miejsce. Powiem z doświadczenia, że osoby, które przychodzą do klubu, najczęściej mają problem z tym. Przepraszam, nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, gdzie mogę poćwiczyć, nie znam się na maszynach. Żeby nie czuć się wyobcowanym, najlepiej spacerować, czyli korzystać z maszyn, które są najprostsze. Czyli pierw i tak trzeba wzmocnić swoją odporność i wydolność poprzez pracę tlenową. Aż poczujemy się pewniej. Dokładnie. A powiedz, jeżeli to ma być taka rozgrzewka do naszych ćwiczeń już takich prawidłowych, siłowych, to jak długo takie bieganie powinno trwać przed treningiem? Przyjmuje się, że dobra rozgrzewka to jest między 10 a 15 minut. Tutaj pragnę powiedzieć taką cenną uwagę, że wiele osób stara się przyjść na siłownię, do klubu, stara się zrzucić nadmiar tkanki tłuszczowej. Pierw zaczyna od bardzo intensywnych treningów aerobowych, czyli to są treningi tlenowe, czyli te chodzone, które w głównej mierze redukują tkankę tłuszczową, ale od tego zaczynają, a potem idą na trening. Tak nie można robić. Pierw jest rozgrzewka 10 do 15 minut, trening na siłowni, trening funkcjonalny, trening jakikolwiek, który nie jest treningiem aerobowym, czyli tym na bieżni czy rowerku, a tym treningiem będziemy kończyć. Tym silniejszym, mocniejszym, czyli na początku 15-minutowa rozgrzewka na bieżni bądź na orbitreku, jeżeli dobrze pamiętam tę nazwę. Dokładnie. A następnie co? Gdzie się dalej kierujemy po tym bieganiu? Tak? Sprawa polega na tym, że w momencie, kiedy mamy największy potencjał, najbardziej nam się chce, czujemy taki wewnętrzny ogień, no to idziemy w te cięższe ćwiczenia, tak? Czyli wtedy wykonujemy te takie także popularne brzuszki, wchodzimy na maszynę, które wykonujemy różne płaszczyzny działań, tak, na naszym organizmie. I na przykład idziemy wyciskać na klatę maksymum, jakie potrafimy. Czyli to mężczyzna. Widać od razu, że mężczyzna, samiec dopadł się do ćwiczeń. Kobieta idzie ćwiczyć nogi. Dzielimy się tak, więc nie wchodzimy sobie w paradę, więc najczęściej, jeżeli panie przechodzą ćwiczyć nogi, pośladki, mogą czuć się bezpiecznie, mężczyźni tam nie zaglądają. Ale powiedziałem jedną rzecz, na którą nie zwróciłeś uwagi, idziemy i wyciskamy na klatę najwięcej, jak potrafimy, to chyba nie jest prawidłowe podejście do tematu. Ja tutaj chciałem specjalnie zostawić, żebyś to podjął jeszcze raz, ponieważ to jest typowy... Sprawdzałem twoją czujność. To jest typowy przykład początkujących, tak? Ludzie na początku starają się jak najwięcej, jak najmocniej, sądząc, że mogą nadrobić stracony czas bardzo intensywnym wysiłkiem. I tutaj jest bardzo cenna uwaga, którą chciałem zaznaczyć. Na początek stopniujemy sobie wysiłek. Jeżeli nie mieliśmy wysiłku dużego w ciągu swojej aktywności, że tak powiem, przyblokowany przez zimę, zaczynamy powoli. Jedne, dwie sesje w tygodniu, lekkie, małe ciężary, każda maszyna po troszku. A nie jest tak, że jak będziemy takie małe ciężary podnosić, to wszyscy dookoła inni panowie na siłowni będą na nas patrzeć i się z nas śmiać? Przede wszystkim nie patrzą, bo są zajęci sobą. Mężczyźni mają te wielkie ego, tak? Samiec alfa zdominowany przez własne odbicie w lustrze. Ale tak opisując raczej sytuację człowieka, który znalazł się w tym takim miejscu, dużo lepsze wrażenie zrobi, powiem z doświadczenia, na ludziach trenujących obok, że bierze małe ciężary, robi to spokojnie, nie popisówki. Czyli sprawi wrażenie profesjonalisty. Dokładnie, to jest bardziej profesjonalne, że on to w sposób wyważony, techniczny, bez takiego chaosu w działaniu. A skąd możemy wiedzieć, w którym momencie możemy sobie zwiększyć te ciężary? To wszystko jest na wyczucie? To wszystko na wyczucie i jeżeli podejmujemy jakikolwiek wysiłek, sądzę, że dobrą drogą jest samoedukacja. Czyli idziemy na trening, pierwszy trening robimy na jakichś maszynach, przychodzimy do domu, wchodzimy w internet, robiłem ćwiczenia, ale co to było, nie pamiętam. Wchodzę, oglądam maszyny, to jest na mięśnie klatki piersiowej. Aha, ale jak na tym ćwiczyć? I możemy wyedukować się całkowicie, pozbawiając się
jakichkolwiek problemów natury, czy będę narażony na kpinę i żarty kolegów z siłowni, czy też panie, czy też inne komentarze. Lekarze bardzo mocno przestrzegają zawsze przed samoleczeniem się przez internet. Jak to się mówi teraz, wuje Google najlepszym lekarzem. Ty jednak polecasz tutaj szukanie informacji w internecie, czy jednak trzeba polecam się ustrzegać? Rozwój. Polecam rozwój, edukację poprzez materiały, które są dostępne na stronach, które można powiedzieć, że są wiarygodne. Są podwieszone pod producenta markowych ciuchów, butów. Wtedy mamy pewność, że ktoś to nadzoruje, tak? Fora o dużej ilości frekwencji, o dużej ilości uczestników dają nam gwarancje jakieś. Natomiast no, nie mamy innych za bardzo możliwości, zdaje nam telewizja, literatura. No nie zawsze wiemy, jaką książkę kupić, nie zawsze książka rozwieje nasze wątpliwości, a internet sądzę, że jest dobrym możliwym. Ale dzięki tobie i naszej telewizji również co nieco można dowiedzieć się o treningu na siłowni. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Był Łukasz Plewnia, instruktor personalny, a po krótkiej przerwie kolejny gość. Witam po krótkiej przerwie. Jest z nami kolejny gość, Katarzyna Witkowska, z którą porozmawiamy o Technoparku Pomerania. Tak, witam Państwa. Ta nazwa, muszę powiedzieć, za każdym razem zastanawia mnie, kiedy ją słyszę, bo Technopark to brzmi jak park, w którym puszcza się muzykę techno. Przynajmniej dla mnie, jako młodego człowieka, tak to brzmi, ale to chyba nie do końca o to chodzi. Jak mogła Pani przybliżyć naszym telewidzom, czym jest Technopark Pomerania? To jest park technologiczny, taka nowa nazwa instytucji. Do jeszcze kilka lat temu właściwie w Polsce parków było bardzo niewiele. W tej chwili w całej Polsce już jest kilkadziesiąt tego typu instytucji i cały czas się budują, więc faktycznie ma Pan rację, że to jest coś nowego. Generalnie to jest miejsce, które gromadzi firmy, czyli u nas mają swoją siedzibę firmy, właściwie firmy tylko informatyczne. Jest ich w tej chwili na ten moment 20 i naszym zadaniem jako instytucji jest pomagać im się rozwijać. Państwo również się sami rozwijacie. Ja widziałem przy remontowanej właśnie ulicy Niemierzyńskiej, nie jest tam łatwo się w tej chwili dostać, ale jak ktoś jest wytrwały, to na pewno się dostanie. Widziałem, że bardzo duża budowa tam się rozpoczęła, właściwie już trwa. Ja w ten sposób też wyprzedziłem pytanie o to, gdzie mieści się Technopark Pomerania, ale to zaraz myślę, że Pani dokładnie przybliży adres. Czy to znaczy, że tego miejsca, to, że Państwo się rozbudowujecie, to znaczy, że tego miejsca już było za mało? Tak, to znaczy, to jest realizacja planu, który powstał w 2007 roku. Wtedy jeszcze nie byliśmy na ulicy Niemierzyńskiej. Jako instytucja funkcjonowaliśmy na Kolumba w dzierżawionych pomieszczeniach. I wtedy powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Niemierzyńskiej właśnie. I w 2010 roku przeprowadziliśmy się do budynku, wyremontowanego budynku szkoły podstawowej i tam w tej chwili jesteśmy z 20 firmami. Natomiast z tyłu za tym budynkiem na sąsiadujących działkach realizujemy naszą inwestycję rozbudowy parku i tam powstanie miejsce dla kolejnych kilkudziesięciu firm. Wspomniała Pani, że głównie są to firmy z branży informatycznej, IT. Dlaczego właśnie takie? Wybraliśmy tą branżę nieprzypadkowo. W Szczecinie mamy dość znaczący potencjał osób, które są przygotowane i wykwalifikowane, żeby pracować w tym zawodzie. W tej chwili już blisko 5-6 uczelni kształci studentów informatyki i kierunków pokrewnych. Na dwóch uczelniach są to po dwa wydziały, które kształcą tego typu studentów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to jest branża, która w tej chwili jest już wszechobecna, bardzo prężnie się rozwija. Osoby, które z nią w niej zatrudnione, dobrze zarabiają, dużo zarabiają i firmy, które w niej funkcjonują, też stosunkowo generują duże przychody, więc dla miasta, jak dla Szczecina, myślę, że to jest dobry wybór, żeby ta branża właśnie w Szczecinie dobrze się rozwijała. Mówiła Pani, że mieści się u Państwa w siedzibie 20 firm. Czy mogą w takim razie przyjść do Państwa, poprosić o pomoc tylko firmy już istniejące na rynku, czy mogą to być również ludzie z pomysłem? Zapraszamy wszystkich, których zainteresujemy. Także również takie osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności, zwłaszcza, że w przyszłym roku będziemy mieli dla nich miejsce.
Chętnie porozmawiamy, być może uda się zweryfikować ten pomysł na biznes, być może podpowiemy albo przyspieszymy decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, a być może ktoś podpowiemy coś, co spowoduje, że ktoś obierze inną drogę, ale też równie ciekawą. Ja rozumiem, że u Państwa te firmy zaczynają, startują, a czy przychodzi taki czas, że musicie się Państwo z nimi pożegnać, muszą się wyprowadzić, znaleźć sobie swoje miejsce? Na razie się nie żegnaliśmy. Na razie to jest tak, że te firmy się rozrastają i faktycznie w samym budynku jakby to tak bardzo dynamicznie się zmienia wszystko, dlatego że mieliśmy taką sytuację, kiedy pracownicy odeszli z jednej firmy i założyli własną spółkę, ale też dalej są w budynku, współpracują z tym poprzednim pracodawcą. Mamy takich dwóch przedsiębiorców, którzy skojarzyli, jakby poznali się u nas i założyli nową spółkę, więc jakby na bieżąco bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo się zmienia, natomiast nie chcemy, żeby firmy nas opuszczały, stąd też te nowe budynki, żeby mieć miejsce takie, żeby mogły dalej tam się rozwijać. A w jaki sposób Państwo pomagacie tym firmom? Z jakich usług korzystają firmy, które u Państwa się mieszczą? No i przede wszystkim pytanie dla mnie chyba najciekawsze jest, dlaczego Państwo to robicie? Bo no, przyzwyczailiśmy się do tego, że w życiu nie ma nic za darmo, więc jak taka współpraca wygląda? To nasze funkcjonowanie to jest taka pomoc miasta, bo spółka, właścicielem spółki jest prezydent, czyli gmina miasto Szczecin. To jest pomoc miasta dla przedsiębiorców i tak to powinno być rozumiane, natomiast taka pomoc, z której najczęściej firmy korzystają, to jest pomoc prawna na początku, jak zaczynają swoją działalność. Pomoc prawna jest związana z tym, że trzeba podpisywać umowy, zawierać umowy z klientami, tam jest dużo takich aspektów trudnych, więc pomoc prawna. Potem jak firma rośnie, pojawiają się problemy z zarządzaniem, więc tutaj też wychodzimy naprzeciw i świadczymy na przykład doradztwo biznesowe, usługi doradztwa biznesowego. Także kiedy firma szuka finansowania na rozwój działalności, pomagamy albo szukać, znajdujemy inwestora, albo pomagamy w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych. W takim razie proszę powiedzieć, jaki jest największy sukces do tej pory Technoparku Pomerania? Czy możecie się Państwo tak najbardziej pochwalić? My też jesteśmy dedykowani do współpracy z nauką i tutaj może faktycznie mamy na swoim koncie taki mały sukces, czy przyczyniliśmy się do tego, że w tej współpracy z nauką jest grupa naukowców z Akademii Morskiej, która we współpracy z nami założyła własną spółkę, czy jest w tej chwili na etapie rejestracji spółki, czyli jakby też działamy w ten sposób, że wychodzimy do nauki i zachęcamy ich do tego, żeby tworzyli własne firmy i to jest taki jeden z przykładów. Mamy nadzieję w takim razie, że wraz z powiększeniem się Technoparku Pomerania tych sukcesów będzie jeszcze więcej. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przybycie teraz do studia. Naszym gościem była Pani Katarzyna Witkowska. Dziękuję bardzo. A ja już teraz zapraszam Państwa na przegląd kulturalny. Drodzy Państwo, jak już mówiłem wcześniej, teraz przechodzimy do kultury trochę bardziej popularnej. W kinach dzisiaj do obejrzenia m.in. American Pie, Zjazd Absolwentów, Avengers 3D, Battleship, Bitwa o Ziemię, Dorwać Gringo, Dyktator. To premiera, ja muszę powiedzieć, że oglądałem. Jeżeli ktoś jest fanem Kus, to w tym filmie dużo Kus występuje, więc warto się wybrać. Kolejny film to Mroczne Cienie, to również nowość w tym tygodniu. Reżyser Tim Burton przynosi kultowy serial Mroczne Cienie na kinowy ekran i zatrudnia do tego przedsięwzięcia gwiazdorską obsadę z Johnnym Deppem, Michelle Pfeiffer i Heleną Bonham Carter. Dwie z tych postaci to jak najbardziej znane z filmów Tima Burtona. To właściwie jest takie trio, które zawsze występuje razem. W kinach również dzisiaj do obejrzenia film Nadżycie, Nietykalni, a także Projekt X. Natomiast wydarzenia i imprezy, drodzy Państwo, już od 18 na małej scenie festiwalowej trwa spektakl Chłopcy z Sorrento. Jeżeli się ktoś z Państwa bardzo wybiera, to trzeba się pospieszyć, bo to wydarzenie już trwa. O godzinie 19 Leon Hendrix Band Tribute to Jimmy Tour, to w Domu Kultury Słowianin. Natomiast od 20 rosyjskie wieczory z muzyką na żywo, to restauracja Ładoga. 20 również studencka terenówka w Baila Club. Hasanka w klubie Hormon jak zawsze przez cały wieczór. 21 The Brew we Free Blues Clubie, ten zespół właśnie tam dzisiaj występuje. 21 Kanapa Trippin
klubie sztuki niepopularnej Alter Ego. 21 również w dwóch klubach, Student Party Rocker Club i 21 Student Forever w Lulu Clubie. To już wszystko na dzisiaj w programie Galaktyka Pomerania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie nas i zapraszam do oglądania programu już jutro o godzinie 17, a program Telewizji Pomerania można oglądać zawsze i wszędzie. Jesteśmy dostępni w kablówkach, w internecie. Zapraszamy Państwa również do polubienia naszego profilu na Facebooku, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, bo tam można obejrzeć każdy jeden odcinek archiwalny, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, jak pójść na siłownię, to wszystkie odcinki z Łukaszem Prawnią można obejrzeć właśnie na YouTubie. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego wieczoru.